Ponad 20 tysięcy złotych za trzy rzadkie banknoty z epoki prl z Ludwikiem Warińskim. Trzy rzadkie serie, prawie że najrzadsze, co ten, które można powiedzieć, że są najrzadsze. I ich najdroższe licytacje. Podaję ceny od najtańszej. Zaczynamy. Tytułem wstępu jeszcze banknot na filmie jest banknotem przykładowym o wartości maksymalnie 50 zł. Ważna jest emisja banknotów, w tym przypadku mamy tutaj 17 maja 76 rok, jeżeli ktoś jeszcze nie wie, to tu są emisje banknotów oraz tu znajdziecie serię, w tym przypadku mamy serię AN. I trzecia najtańsza pozycja seria A, emisja 75 rok, cena 2280 zł, dnia 14 maja 2023 roku. Najtańsza pozycja, a mimo wszystko ponad 2000 zł, zatem banknot z epoki prl pierwsza seria bardzo rzadka. I teraz bardzo, bardzo rzadka seria AD, emisja 76 rok, cena 7316 złotych licytacja ponad dwa lata temu 11 czerwca 2021 7316 złotych za banknot z Epoki PRL nagrywają wtedy o tym osobny film dzisiaj to skupmy wszystko w jednym. Ta seria nawet w Stanach zniszczonych jest poszukiwana i jest dość cenna, więc jeżeli ktoś ma jakąś duży zbiór tych banknotów, warto szukać emisji 7675, a nóż widelec jest tam AD. I to co elektryzowało, polaryzowało na wiosnę, seria BU. Emisja 76 rok 11 305 złotych 4 marca 2023, czyli całkiem niedawno, tak jak powiedziałem, 11 000 złotych. I pewno seria AD też za tyle by poszła. Ja bym tyle nie zapłacił, słuchajcie, za te banknoty. Dla mnie 100 złotych to jest maksymalnie. Link do tych aukcji, wszystkich znajdziecie w opisie.